Yeah.
Thank you.
Thank you.
Mistrzu ma 167 lat i jest twoim młodszym bratem? Zgadza się, jest Jak to możliwe? Wyglądasz o wiele... Młodziej? Skąd masz dodatkowe ręce? No nie w ten sposób. Mogłeś to jakoś ładniej ująć. Ukończył mnie wąż. Nie. Tak. I ten wąż miał dużo rąk? Węże nie mają rąk. Dokładnie. Czyli bardziej pająk? Nie, nie. Ugryzł mnie wąż, a potem tego węża ugryzł pająk, a potem znowu wąż mnie. Nie, ale wiecie co? Powinniśmy teraz poćwiczyć milczenie. Sorki. Po prostu jak ty mówisz, to mi się nie chce słuchać. A jak on, to w sumie spoko. Prawda. Zawsze mówiłem, że brak mu charyzmy. Sądzę, że troszkę zjeżdżamy z tematu. Tak odrobinkę. No i słyszycie, co mam na myśli? Odrobinkę? Tak właśnie mówi. Powtórz. Odrobinkę? Wcale tak nie brzmię całkiem inaczej. Brzmi bardziej tak. Ha, ha, ha. Zobaczcie, co on nam robi. Skupmy się. Odwraca naszą Dzięki, uwagę. Dzięki, Zane. Tędy to nie przejdziemy. No to niestety czas zawrócić. Chodź, Leloj. Zaraz. Coś wyczuwam. Może poczucie niepokoju związane z wchodzeniem w pułapkę? Nie, wręcz przeciwnie. Czuję harmonię. Jeju! Chcesz rękawiczki, Zane? No, świetnie. I jego nauka o wewnętrznym balansie. Prawdopodobnie osiągnąłem wewnętrzny balans. Chyba mogę teraz używać spinjutsu.